Klimat wokół setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości naprawdę, naprawdę obfity. Gazety pełne dodatków specjalnych poświęconych rokowi 1918, temu co działo się w II Rzeczypospolitej. No a jeśli rozmowa o historii, to dr Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. No i pytanie o to, jaką refleksję powinniśmy mieć przy okazji rzeczywistości Anno Domini 2018, przy okazji no, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zerkając wstecz na te 100 lat, może właśnie przy okazji 1918. Bo są, no, powiem szczerze, no, dwie szkoły powiedzmy. Jedna jest taka, że tak naprawdę mieliśmy okienko stworzone przez mocarstwa, zachodnie, przez, moc, przez taki, a nie inny układ sił na mapie Europy, który pozwolił nam zaistnieć. Druga opowieść jest taka, że sami sobie to wywalczyliśmy wielkim, wielkim wysiłkiem i tak naprawdę no, trudami, znojami, tymi wszystkimi e, historiami, które znamy i, i kochamy z akademii szkolnych. Jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o refleksję historyczną? Ja bym powiedział przewrotnie, że obie, oba te zdania są prawdziwe. To znaczy, pojawiło się okienko, bo pojawiło się nie tylko przed nami, ale powstała Czechosłowacja, powsta Powstały, powstały inne kraje środkowoeuropejskie, natomiast natomiast kwestia tego, jaki rozmiar miała Polska, była już tylko i wyłącznie naszym zadaniem. I, I tutaj, jak pan redaktor pyta, jaka refleksja, no to właśnie taka refleksja, że mimo gigantycznych sporów, przecież druga Rzeczpospolita, czy nawet u swojego zarania druga Rzeczpospolita, to był tygiel buzujących emocji politycznych, nie wiem, czy w nie mniejszym, czy nawet w znacznie większym może stopniu niż, niż dzisiaj, a jednocześnie y, wschodnie granice y, potrafił wytyczyć Piłsudski, zachodnie Dmowski i jakoś to wszystko y, y, razem przyniosło no, bardzo korzystny y, terytorialnie kształt Polski, jak na ówczesne warunki. A zatem z jednej strony tak, okienko było takie, że powstawały państwa narodowe, Taka była, taki był trend wtedy, żeby, żeby te monarchie, tak jak Stro Węgry wielonarodowe e, przestały istnieć. Prawo stan samostanowienia narodów e, wtedy faktycznie się urzeczywistniało, i to było to okienko. A z drugiej strony umieliśmy je e, bardzo dobrze wykorzystać. No właśnie, wspomniał Pan o tej współpracy, e, o tym no takim pięknym obrazku, gdzie li liderzy ówcześni bohaterowie dzisiaj Polskiej Niepodległości, jak wspominamy, ich potrafili razem współdziałać, czasem na własną rękę, czasem wspólnie, ale do doda dodawali. Swoje trzy grosze do tego wielkiego projektu. No, ale potem, po, potem jest druga rzecz pospolita, która już tak piękna nie była. I tak jak pan, pan wspomniał, była takim tyglem buzującym. Była Bereza Kartuska, były wszystkie historie, które znamy przy okazji zamachu majowego, przy okazji wielkich, wielkich sporów wewnątrz Polski. No i pytanie, czy o tym też powinniśmy mówić przy okazji setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości? Czy raczej skupić się na, tym pięknym, na tych pięknych kartek, na tych cukierkowych trochę odsłonach? Ja myślę, że o wszystkim należy mówić. Być może niekoniecznie. Koniecznie 11 listopada należy bardzo zagłębiać się w te najczarniejsze karty II Rzeczpospolitej. Na to, jest, na to jest czas zawsze również natomiast dzień świąteczny należy święcić i wtedy raczej e, raczej wspominać te, te dobre elementy ale, ale oczywiście jak najbardziej należy mówić też o tym, o tym co było złe co się przyczyniło do jakich różnych porażek drugiej rzeczpospolitej przy czym trzeba pamiętać że niezależnie od wszystkiego to przez tych 21 lat zro, została zrobiona gigantyczna praca często się Zapomina już dzisiaj o tym, że to były trzy części, które trzeba było ze sobą poszywać. I to był gigantyczny wysiłek gospodarczy, prawny, ustrojowy, pod każdym względem. To, są, to były części, które przez ponad 100 lat były podzielone granicami. Do dzisiaj zresztą, jak analizujemy atlasy współczesnej Polski, widać te, te, te granice zaborów, że pewne różnice między poszczególnymi częściami Polski istnieją. Ale mimo to, Udało się e, w tempie ekspresowym z tych trzech zaborów stworzyć Gdzie jeden. Była to kraj? Zasługa? Ja myślę, że, że to była zasługa w, oczywiście całej klasy politycznej, która niezależnie od sporów, niezależnie od tego, że dochodziło nawet do morderstw politycznych, na tej niwie takiej gospodarczo-ustrojowej potrafiła się, potrafiła się zgodzić. Oczywiście później Konstytucja Kwietniowa to nie było zgody pozostałych ugrupowań niż Piłsudczykowskie. Natomiast natomiast te zręby, te, 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 to zszywanie Polski... No w tym brali udział y, przedstawiciele bardzo różnych ugrupowań, żeby wspomnieć choćby y, ojca reformy y, Grabskiego, który przecież był związany z endecją No właśnie, to jest pytanie o, o ten zakres współpracy. Nie wiem, czy, czy, czy adekwatne pytanie na, na tą rocznicę, ale czy tamte historie z roku 18 powinny jakoś na nas wpływać w rzeczywistości, w której my żyjemy dzisiaj, bo przecież mamy inne czasy, inne wyzwania, inne problemy, inną też kulturę, dynamikę polityczną. Y, czy to jest tak, że to jest tylko historyczna refleksja, trochę właśnie dla miłości, Historii, czy jednak jest ciągle żywa? Bo jak patrzymy na teksty publicystyczne, to są dużo, dużo analogii, że żyjemy trochę w czasach sanacji, jeśli chodzi o, o obóz Prawa i sprawiedliwości, że spory polityczne są również podobne na, pozi na podobnym poziomie zaangażowania emocji. Takie analogie są uprawnione, czy, czy zawsze są obarczone pewną pewną skazą? Analogie są oczywiście uprawnione. Historia jest po to, żeby się z niej uczyć, i pewne, em, pewne sposoby zachowań politycznych czy, czy społecznych y, są niezmienne. Przez setki lat. Natomiast oczywiście sytuacja jest zupełnie inna i e, ostatnio, ostatnio czytałem bardzo ciekawy tekst Piotra Skwiecińskiego, który właśnie porównywał te, 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 ten poziom emocji e, i zachowań z tym związanych. E, i, I on twierdził, że jesteśmy po prostu w innym, w innym momencie, i że dzisiaj nie ma morderstw politycznych i, i nie ma tylu ofiar, co było w Drugiej Rzeczpospolitej. Właśnie dlatego, że jesteśmy jakby w innym etapie, to znaczy, że przemoc ma. Dużo mniejsze, dużo mniejsze możliwości zaistnienia, no bo tak się rozwinęło już społeczeństwo. Zatem analogię można wykorzystywać, ale trzeba zawsze brać poprawkę na to, że, że nic nie zdarza się dokładnie tak samo dwa razy. Jeszcze jedną refleksję chciałbym dopytać, bo świętując setną rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości, czasem upraszczając mówimy o stuleciu niepodległości, ale jak tak prześledzić te ostatnie 100 lat naszej państwowości, no to przez. Połowę czasu albo tego państwa na mapie nie było, albo to państwo było uzależnione od Związku Sowieckiego w drastyczny sposób, który nie, nie, nie pozwala mówić o suwerenności pełnej albo nawet cząstkowej w dużej części tego okresu PRL-u. Jak z tych 100 lat powinniśmy dzisiaj myśleć o, o, o państwie, z perspektywy tych 100 lat? Bo rzeczywiście nie możemy powiedzieć, że mamy stulecie polskiej niepodległości, nawet licząc od 1918, bo przez połowę tego czasu, dopiero teraz chyba w miarę wyrównujemy ten stosunek sił, e, dopiero wybijamy się na, na, na plus w tym bilansie podległości i niepodległości. Z całą pewnością nie jest to 100 lat niepodległości, ale jest to setna rocznica odzyskania niepodległości i jako taka okrągła rocznica zasługuje właśnie na, e, na świętowanie, Natomiast nie ulega wątpliwości, że, że zarówno okres dwóch okupacji w, w czasie II wojny światowej, jak i później. Um, no, mocnego ograniczenia suwerenności, nazwijmy to, w, w latach komunistycznych, yy, no to nie są, nie są czasy, kiedy, kiedy Polska była w pełni niepodległa i o tym należy pamiętać, o tym należy opowiadać, o tym doświadczeniu też należy opowiadać szeroko, yy, nie tylko w Polsce, ale, ale w, w świecie, yy, że no, doświadczenie dwóch totalitaryzmów to jest unikatowe doświadczenie, które mają Polacy i parę innych narodów w Europie Środkowej yy, i które powinno być pamiętane i również brane pod uwagę przy wszelkich debatach o tożsamości europejskiej, o tym, w jaki sposób o, o tej naszym wspólnym europejskim dziedzictwie opowiadać. Zaczęliśmy od roku 1918 i, i, i na tym też chciałbym zakończyć e, naszą rozmowę. Nie ma pan wrażenia, że trochę właśnie zerkam na gazety, bo i na okładce tygodnika sieci, i na okładce do rzeczy, i w dodatkach specjalnych jest cały czas Józef Piłsudski. Nie zawłaszczył nam trochę marszałek e, tej daty. Ja wiem, 1920 rok, symbol, zwycięstwo nad bolszewikami, także jako symbol polskiej państwowości. Ale trochę nam ma wrażenie, nie wiem czy pan się zgodzi umykają inni bohaterowie tamtych dni, bez których no, ta niepodległość nie byłaby w tak dużym kształcie jakim zaistniała. Z całą pewnością Piłsudski jest najpotężniejszym symbolem I, i z takimi symbolami bardzo trudno walczyć. Oczywiście cieszę się, że przypominani są inni Ojcowie Niepodległości, bo tak jak rozmawiamy, no to widać, że ta sytuacja była bardziej złożona, że wielkie zasługi ponieśli tacy ludzie jak Dmowski, Korfanty, Daszyński, Paderewski. No, tych osób było bardzo wiele. A się dlaczego uprosz... oni trochę zeszli na margines tej opowieści od 1918? To jest takie typowe uproszczenie, po prostu mowa o historii, która potrzebuje bohatera, który przyniósł nam tę niepodległość, czy jest to jakiś bardziej złożony proces? Ja myślę, że, że po pierwsze pod, potrzebny jest prosty symbol, po drugie ten symbol został wykształcony już w czasie II Rzeczypospolitej, gdzie to ostatecznie Piłsudski wygrał ten bój polityczny, wprowadził rządy, które nie były rządami demokratycznymi, i później ta machina, Opowieści o tym, o tym zwycięstwie w XVIII, później w XX roku była niezwykle silna, i, i później ona przetrwała przez cały okres PRL-u, kiedy, kiedy ten Piłsudski był takim symbolem niezależnej, wolnej Polski i z pokolenia na pokolenie ta opowieść była przekazywana, i z tego powodu, no jako ten zwycięzca, to jest trochę na zasadzie: zwycięzcy piszą historię. Przecież 11 listopada został stanowiony świętem y, narodowym dopiero w 1937 roku po jego śmierci y, i pretekst był powiedzmy sobie bardzo umowny sobie, tak bardzo umowny prawda więc y, no to tak to już jest i bardzo trudno dzisiaj walczyć z tym symbolem. E, raczej myślę, że nie ma co go zwalczać, tylko um, dodawać te dodatkowe niuanse, dodawać tych y, pozostałych bohaterów i jak najwięcej o nich też mówić. I tej dyskusji na pewno nie będzie końca przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dr Paweł Ukielski historyk, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. A widzów telewizji w Polsce. .pl zachęcam do pozostania razem z nami. Do zobaczenia.